Kiedy byłem harcerzem przez około 10 lat, no oczywiście były rajdy harcerskie od czasu do czasu, na które jeździłem. I często na rajdach harcerskich dostawaliśmy różne informacje zaszyfrowane. I trzeba było te informacje rozszyfrować, znaleźć odpowiedni szyfr, który pasuje do tej informacji, rozszyfrować, i dzięki temu wiedzieliśmy, dokąd mamy się przemieścić. I tak z punktu na punktu trzeba było odkrywać kolejne wskazówki, żeby Koniec końców dojść do celu i wygrać rajd. To był nasz cel zawsze, wygrać rajd. No i tak sobie chodziliśmy, przygotowywaliśmy się, zdobywaliśmy później te wskazówki, po to, żeby dojść do celu. I coś takiego dzisiaj robi Mojżesz, kiedy zostawia Izraelitom prawa. Mówi tak: Patrzcie, nauczyłem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan Bóg Mój. Abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć Go w posiadanie. Dostajecie prawa i nakazy, żebyście doszli do tego kraju. Po to jest prawo od Boga, żebyśmy doszli do celu. Po to jest boża mądrość, po to są różne dary od Boga, żebyśmy doszli do celu, bo my mamy obietnicę od Boga, ale Bóg nie, nie mówi nam, że jest za obietnica, i dostaniecie ją. Niezależnie od tego, jak będziecie żyć, Bóg nie mówi nam, jest obietnica, i teraz sobie jakoś poradźcie, żeby ją znaleźć, jest gdzieś ukryta. Nie, On tak nam nie mówi. Mówi, jest obietnica, jest do niej konkretna droga, i ja was tą drogą poprowadzę. Dlatego daję wam prawa, nakazy, mądrość, umiejętność. Jesteśmy wyposażeni świetnie na tej drodze, ale. Trzeba tą drogę jeszcze pokonać i to jest właśnie wielki post. Między innymi, ruszamy w drogę, przyjmując wskazówki od Pana Boga, żeby być dziedzicami obietnicy. Pan Jezus mówi, że nie przyszedł znieść prawa i proroków, ale wypełnić. To znaczy, że Chrystus swoim życiem, swoimi słowami, czynami, swoim nauczaniem wypełnia to, co jest o nim napisane w prawie i u proroków. I jednocześnie to zapewnienie Chrystusa, ono też pokazuje, jak bardzo Bóg jest wierny swoim obietnicom, jak bardzo jest wierny temu, co dawniej mówił w swoich słowach, w prawie i u proroków, że te słowa się wypełniają. Mało tego, te słowa są takimi słowami, które nie przeminą. A zatem, słuchając słów Chrystusa, słuchając słów samego Boga, możemy mieć pewność, że to są takie słowa, które się wypełniają, że to są takie słowa, które się zrealizują, że to są takie słowa, które prędzej czy później się urzeczywistnią. Prędzej czy później spełni się to, co Bóg zapowiada w tych słowach. Dlatego też, że to są słowa, które nie przemijają. Tak jak przemija wiele naszych słów, które wypowiadamy, tak jak przemijają różnego rodzaju nasze rozmowy, dialogi, dyskusje, które toczymy. To są słowa, które trwają w pewnym momencie, to są słowa, które wybrzmiewają, ale to są słowa, które też przemijają. Tak, Boże słowa są słowami, które nie przemijają, tak, Boże słowa są słowami, które trwają wiecznie. I ta dzisiejsza Ewangelia też bardzo nam wyraźnie to pokazuje, i Chrystus też bardzo wyraźnie e, pokazuje nam to, że Słowo Boże jest słowem, które się wypełnia, jest słowem, które się realizuje, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, jest wierny swojemu Słowu, jest wierny Słowu, które, które nigdy nie przemija, jest wierny Słowu które zawsze trwa i zawsze się urzeczywistnia.